Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty i kontynuacja naszych przygód. Słuchajcie, skończyliśmy na tym, że postawiliśmy domek, zaliczyliśmy pierwszą misję, mamy teraz drugą misję. Mistrz przetrwania. Postaw pułapkę na króliki. Dobra, to zrobimy. Drewniana włócznia, też zrobimy. Kamienny nóż, no, nie mamy wyjścia. I mamy upolować dzikie zwierzę. Pytanie tylko, czy ten królik też się liczy. I mamy przetrwać sezon. Sezon to znaczy, że co? Że sezon to jest pora roku, czy sezon to jest rok? Bo tego tak nie do końca rozumiem. Nie do końca to rozumiem. Ale zobaczmy tak. Pierwsza sprawa to ta pułapka na króliki. Tworzenie. Ale to chyba nie tutaj będzie. Ale czekajcie, bo tu włócznie możemy przy okazji zrobić. To zróbmy to. Włócznie będziemy mieli z głowy. I teraz wejdźmy... Aha, ja jestem głodny. Kurczę, blade. Zauważyłem później tutaj, że mam rolatki owsiane. One... Bo tu wydawało mi się, że ta kondycja to będzie nam uzupełniała fooda, ale nie. Chodzi chyba o odżywczość. Więc te smardze, które żeśmy w poprzednim odcinku jedli, to takie trochę było... No niezbyt sycące, ale zjedzmy to. W ogóle to pytanie brzmi, czy my możemy coś takiego sobie zrobić, bo to nawet... O, zobaczcie, już podskoczyło. Piciu nam się chce, ale to później. Bo to nawet fajne jest, inne. Czy to będzie w inne? O, pułapki, tak. I teraz pułapka na króliki. No, nawet mamy surowce, więc nie trzeba ganiać. I teraz pytanie brzmi, no to by się przydało... Przydałoby się gdzieś jakiegoś królika wytropić może, żeby wiedzieć, gdzie taką pułapkę postawić. Zaraz, zanim to nastąpi, to może, bo my tak sobie idziemy, słuchajcie, idziemy, wyekwipuj na trójeczkę. O, takie coś. Co te czerwone kółka oznaczają? Wytrzymałość, 3x3. A ten drewniany młotek? 135 na 150, tutaj jest wytrzymałość, okej, no dobra. Kamienna siekiera. 100 na 100, prosta pochodnia, 48, okej. Aha, i tutaj też prosta pochodnia. A to ja już nie wiem, o co chodzi. Nie robiłem dwóch, przynajmniej sobie nie przypominam. No dobrze, o, jabłuszko jeszcze tutaj mamy. Czy to się psuje? Byłoby miło wiedzieć, czy to się psuje. Ta niedojrzała jagoda, wyrzuć. Bo to nie ma sensu. Niedojrzała jagoda, F. Aha, niedojrzała jagoda, w sensie, że to są cztery... Ja tu zjadłem. Wyrzuć wszystkie. No właśnie, dlatego lepiej wyrzucić, bo to wiecie. Źle się to może skończyć. Zobaczmy włócznie. I teraz pytanie. Pchnij, aha, i prawy przycisk myszy, przytrzymaj, celuj. Patrzcie, wytropiłem królika. Jest tam królik. No dobra, to w takim wypadeczku... Pułapki... Na króliki. I pyk. I wycofajmy się tak w miarę po cichu. Dobrze, mamy jeszcze wytworzyć kamienny nóż. Zróbmy to w takim razie. To chyba tutaj będzie. Kamienny nóż, tak? Kamienny nóż myśliwski. To chyba im o to chodzi. Potrzebujemy dwa kamienie, a patyki to byśmy mieli. Dobra. To w takim wypadku szukamy kamieni. Tutaj byłby jeden kandydat. Tutaj byłby drugi kandydat. No, całkiem sprawnie poszło. I teraz wytwarzanie. Kamienny nóż myśliwski. I pytanie brzmi, czy to też trzeba wyekwipować, czy jak to działa? Kamienny nóż myśliwski. Wyekwipuj. Na czwórkę. No dobrze. To mamy. Teraz następna rzecz. Upoluj dzikie zwierzę. Wiecie co? Ja jedną rzecz bym tylko chciał sprawdzić. Aha, tak się celuje. Tak, aha, i lewym przyciskiem myszy trzeba przytrzymać, żeby oddać strzał. Dobra. No to dzikie zwierzę. Jakie tu dzikie zwierzęta mogą być? No co może być w lasach? Jakieś jelenie, miśki mogą być, powiedzmy. Jakieś dziki, sarny. No widzieliśmy też królika, no tylko pytanie brzmi, czy ten królik to się zalicza do... No raczej chyba tak, do dzikich zwierząt, bo...
Ja bym w sumie w niego mógł walnąć z tej włóczni, tylko nie wiem, czy go nie przeoram za bardzo, bo to wiecie. Wiecie, jak to jest. Przetrwaj sezon. Smardzę, słuchajcie, weźmiemy te smardze, bo to... Przydałoby się zacząć opracowywać strategię wielkiego podrywu miejskiego. Bo to jednak bez małżonki to będzie ciężko przetrwać. Zwłaszcza zimę. Nie ma co robić. Dobra. Trochę tych patyków nazbieram przy okazji. Las jest na tyle gęsty, że tutaj powinno być jakieś zwierzę. O, tam coś chodzi, słuchajcie, tam coś chodzi. Pójdźmy sobie tropem tego zwierzęcia. Dzik, słuchajcie, to jest dzik. O kurde! Nie. O, HP. Zawsze możesz szukać grzybów w lesie lub polować na zwierzęta. Co ty mi robisz, chłopaku? Mnie dzik goni. Oj! Toś mnie, panie, tu teraz tak wziął? Headshot? Kurde, rachita! Słuchajcie! Aha, i mogę... No widzicie, zobaczcie, kurczę, to super sprawa, oskuruj. I co będziemy mieli? Ale mnie wystraszył, słuchajcie, tak mnie konkretnie wystraszył. Dwie skóry i 4 sztuki mięcha. No dobrze, to sprawdźmy inwentory. I teraz tak, mięso, 4 sztuki. Aha, my to tu możemy sprzedawać również? Czyli rolatki owsiane za 15. No, to widzicie. No dobra, i mamy przetrwać sezon. To teraz rzecz jest następująca. Wróćmy do chaty. To jest pierwsza kwestia. Bo tam jest ten taki kociołek, nie? I chciałbym zobaczyć, czy my możemy cokolwiek ugotować i co tak właściwie możemy ugotować. Gałąź sosny. Podejrzewam, że patyki to będą potrzebne. Widziałem tam jeszcze, mamy skrzynię, więc w sumie można byłoby zapasów troszeczkę narobić i przechowywać to w tej skrzyni. To zawsze później będzie lepiej zimą, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak tutaj wygląda sytuacja w momencie, kiedy będziemy pracowali na roli i zbierali będziemy plony naszej pracy. Czy to w tej skrzyni również o tutaj będzie można przechować, czy jak? Ale tymczasem my zajmiemy się tutaj kociołkiem, gotowanie. Co można? Zupa. Brakuje surowców. Kapusta, solone mięso. A to widzicie, to jest takie, można powiedzieć, na wypasie. Gulasz, marchewka i mięso. Czyli marchewki nam by brakowało. Tutaj to samo. Tu buraki. Oż ty w życiu. Nieźle. Mięso z sosem. Cebula. Pieczone mięso. Okej. Owsianka, nasiono owsa, kleik, ziarno żyta, ależ tutaj są, słuchajcie, to ja cię kręcę, ależ to jest rozbudowane. No dobrze, ale teraz tak, no bo jakoś to mięcho musimy tu ogarnąć, nie? Może nie w ten sposób. Jak to się... Czekajcie, a jakieś zwykłe ognisko takie po prostu, czy nie wiem, grilla? Tworzenie. Tworzenie. Coś, jakieś ognicho by mi się przydało. O, patrzcie, drewniana motyka. Drewniana burza. To my możemy więcej sobie tego zrobić? A to jest co? Kamienna siekiera. Kamienna siekiera to my mamy. Inne. Zobaczmy w innych. Co my tutaj mamy? Ogniska. Proszę bardzo. A to? Meble. No, meble to może niekoniecznie. Tam już i tak miejsca nie ma. Proste ognisko, drewniane ognisko. Drewno opałowe jest potrzebne, a tutaj patyk. Kamienne ognisko. No dobrze, to myślę, że można byłoby to proste ognisko zrobić. Przy domu? No może się nie schajcuje. Postawmy sobie tutaj. Rozpal ogień. Ale jak to rozpalić ten ogień? Ach, ten deseń. Gotowanie, proszę. Okej, okay. I teraz tak, co my tutaj będziemy mieli? Ale nie śpi, panie, gotowanie. Aha, to raz.
smażone mięso, a widzicie, patrzcie, smażona ryba, to my tutaj nawet na ryby możemy pójść, to dobrze, że my nad rzeczką mieszkamy. Smażone mięso, pewnie, że tak, jasne. O, patrzcie, jak to fajnie, na tej dzidzie, na tej dzidzie, na tej włóczni. No i spoko, słuchajcie, i smażone mięso. A, naciśnij R, aby wytworzyć więcej. No to jasne. C2. Proszę. Dobra, jedno się zrobiło. I drugie też się zrobiło. No i kapitalna sprawa, słuchajcie. I teraz tak. To się samo zgasi, czy... Chyba się samo zgasi, słuchajcie. Dobra, inwentory i teraz zobaczmy. Pieczone mięso. Uła, ale to... Tylko 6 od żywności. My musimy koniecznie, słuchajcie, rozpocząć tutaj pracę na roli. I te warzywka sobie ogarnąć i tak dalej. Skóra to się z pewnością przyda, te monety. A w ogóle ile to pieczone mięso kosztuje? 4. To by się tak za bardzo nie opłacało. Dobra, jak tutaj się pracuje na roli? Bo my mamy tutaj taki połać terenu. Można byłoby coś tutaj zarządzić. Tylko pytanie jak? Ja pozbieram te patyki, dlatego że... Tutaj pod domem to może ja bym te marchewki zaczął uprawiać. No tam widzieliśmy, że tę zupę można gotować. Tylko sprawdźmy sobie jeszcze, to jest wiosna. No to myślę, że to jest dobry czas, żeby zacząć uprawiać cokolwiek. Inne. Płoty. Nie, niekoniecznie to. Nie, to chyba nie tutaj. Budowanie. Gospodarstwo. To by chyba było to, co tutaj jest. Zasoby. Przetrwanie. Zobaczmy, co tu jest w przetrwaniu. Chata rybacka. A proszę bardzo, takie rzeczy. Domek myśliweczka. Bardzo śwarnego. No dobra, to byśmy mieli ogarnięte. Magazyny. To mamy skrzynkę na razie, to nie potrzeba. Domy to my mamy już. A rzemiosło? Tawerna. Tawerna, budynek robotniczy do gotowania. O kurczę. A ten trzeci to jest budynek robotniczy do gotowania, pieczenia i destylacji. O, bimberek? Posiada również stanowisko do gotowania, pieczenia, destylacji oraz większe miejsce do przechowywania niż wersja niższa i więcej miejsc pracy. Tu mamy warsztat, kuźnia. O! Ładnie, czyli jakiś metal tutaj będziemy wydobywać. Szwalnia. Było wspomniane, że potrzebujemy cieplejszych ciuchów. Weźmy to gospodarstwo może. Dom dla gęsi. To chętnie, tylko nie stać mnie na razie. No 2000 za gąskę to jest przesada. To jest chlewik, ale field. No to dobrze, to field tak. A to co to jest? Stodoła. Stodoła, no to podejrzewam, że sianko tam dla krówek i tak dalej, ale field, tak. Aha, czyli to pracujemy w taki oto sposób. Pole. Mhm. Czyli dobrze. Tu sobie zrobimy troszeczkę przejścia między tym polem a słuchajcie, naszym domem. Żeby się nie wgramolić to ognisko, bo w sumie to ja nie wiem, czy może mi jakieś kuku zrobić. Dobra. Aha, ale to się tak chce. To tak troszeczkę nie tego. Może niekoniecznie tak bym to chciał robić. Ej. Budowanie. Gospodarstwo, pole. Czy jak rozumiem, to nie ma chyba wyjścia, tak? Zróbmy to może... Chwileczkę, zastanówmy się, bo to widzicie, co tutaj to nie jest takie hop-siup. O. Takie poletko? Czy tutaj jest jakiś rozmiar podany, czy... Aha, tu już nie mogę. Pola i rolnictwo, dobrze. Można tworzyć pola o maksymalnym rozmiarze 16x16. No tak, ale gdzie ten rozmiar był? Właśnie o to mi chodzi. Indywidualny podatek od pól zależy od wielkości każdego pola. Aha, czyli my za to podatki płacimy. No to dobrze, że nie zrobiliśmy takiego, wiecie.
bo bym się lekko zdziwił. Aby móc coś na nim wyhodować, musisz najpierw zaorać je motyką. Do siewu potrzebne są odpowiednie nasiona. Torba jest narzędziem do siewu i ma oddzielne tryby dla każdego rodzaju nasion lub gnoju. Możesz samodzielnie stworzyć torby w szwalni lub je kupić. Zbieranie plonów i warzyw z pól zmniejsza wartość danego pola. Wartość pola można podnieść przez rozsiewanie gnoju. Gnój jest produkowany przez świnie, gdy są karmione. Można go zebrać z ziemi. No tośmy się chyba trochę tu... Ej, no dobrze. To na spokojnie. Plan jest taki, słuchajcie. Najpierw chodźmy... O kurde, jaki jestem głodny, spragniony. Co to ma znaczyć w ogóle? Czekajcie, najpierw się nachlejmy. Dobra, i teraz coś może przekąśniemy. Wiem, że się mówi przekąsimy. Specjalnie tak gadam. Smardzę. Albo to wysuszone mięso. Nie, wiecie co, to pieczone zjemy ze względu na fakt, iż, bo ponieważ to się chyba szybciej może zmarnować. Dobra, jedz. Zjedz. Wszystko zjedz. Masz żarłoku. I jedne rolatki owsiane. Zagryź to jabłuszkiem. Tylko się tam nie tego. No i teraz jest najedzony. Dobrze, chodźmy, słuchajcie, do wiochy. I tam popatrzymy za nasionami. Zobaczymy, czy jest jakaś torba na sprzedaż. Po ile przede wszystkim to jest, bo tutaj sądząc po cenach zwierzaków, to i takie rzeczy mogą być drogie. A, jeszcze zobaczmy w takim wypadku tworzenie. Motyka mi jest potrzebna. Tu jest motyka. Kłodę potrzebuję i patyki... No jednego brakuje. To wiecie co? To nie jest problem. Pod jedyneczką mamy chyba siekierę, z tego co pamiętam. Tak. No, a tu rośnie takie drzewo, to od razu je pyk. Ściachamy. I będziemy w stanie wytworzyć sobie motykę. Skoro już zrobiliśmy to pole, no to ogarnijmy to do końca. Niech tam coś rośnie. No najlepiej ma mafewki. Tylko rzecz jest... O, piórko. Proszę bardzo. Weźmy sobie piórko. Nie wiem, do czego może być potrzebne. Może do jakichś strzał? Czy... Aha! To ja podejrzewam, że ja ściąłem drzewo, na którym było jakieś gniazdo. I przez to, słuchajcie, te piórka. No, aczkolwiek, no to jest tylko moja teoria. Równie dobrze mogły już tam leżeć na ziemi, na trasie. Dobra, wystarczy tych patyków. No, już jesteśmy przeciążeni. Ale jaja. Motyka, tak, właśnie, bo ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku, więc lepiej robić to zawczasu. Bo później mogę się zdziwić. Dobrze. Myślałem, że jak stworzę motykę i zużyję trochę surowców, to będę lżejszy, ale jednak nie. Dobra, jesteśmy już tutaj. I teraz pytanie brzmi, czy tu są jakieś opisy... No tamto już byliśmy, to tam jest jakaś tawerna. Hello, ladies. It's me, Pabello. Patyk, ukradnij. Nie, no może niekoniecznie. Dzień dobry, bygost. Znaczy to chyba, nie no, bo to się wkitrałem do czyjejś chaty. A to nie o to mi za bardzo chodziło. To są domy. A sprawdźmy tutaj, co to może być. To chyba jakieś zwierzaki przetrzymują. O? Już mi tam gęgało, ale to chyba nie tu. Skrzynia, okradnij. Nie, my nie z takich. My nie z takich, aczkolwiek ja pilnie potrzebuję. O, tutaj coś jakieś są. Jabłko, marchewka, dziurawiec. No właśnie, tylko czy ktoś tu sprzedaje? O, u niego, rozmawiaj. Miło widzieć, jak się tu osiedlasz, mój chłopcze. Jak się ostatnio sprawy mają? Nieźle, mam własny dom, nie głoduję. A ludzie coraz częściej ze mną rozmawiają. Kuźwa, jeszcze z nikim nie gadaliśmy oprócz jego. To dobrze. Słyszałem, że ostatnio nabrałeś nawyku do polowania. To ja. W lesie jest mnóstwo zwierzyny. Czy to problem? Nie, wręcz przeciwnie.
Nie mamy tutaj żadnych głupich praw, które zastrzegałyby zwierzynę dla szlachciców. I mógłbyś zrobić mi przysługę i zdobyć trochę towaru. Zamieniam się w słuch. W leśniczówce mieszka myśliwy Sambor. Nie lubi mnie zbytnio i jest samotnikiem, ale podczas swojej ostatniej wizyty w tawernie rzucił kilka uwag o stadach wilków, które mogą stać się problemem. Dowiedz się, co on wie, a wynagrodzę cię. W porządku, postaram się z nim porozmawiać. I generalnie rzecz ujmując, to my tu przyszliśmy w innym celu, a... A dostaliśmy kolejną misję. Od kogo by tu można było kupić nasiona? Halo, halo. Nasiona. Czyli to jest dom u niegosta. No dobrze. Nie ma jakiegoś tutaj, nie wiem, jakiejś biedronki. Dzień dobry. Erwina. No to porozmawiajmy. Wiek 52 lata. Może się trochę przesunąć? Dobrze, że nie posunąć. Hej, masz chwilę? Pewnie o co chodzi. Aha, czyli to... Dobra, czy słyszałaś jakieś plotki? Może się czegoś dowiemy, co się we wsi dzieje? O tak, dużo. Chcesz trochę porozmawiać? No tak, no jasne. Mamy... Może tak tego... dwójeczka, o. Nie jestem pewien... Jezus, Erwina, nie jestem pewien, czy to prawda. Oj, chyba na transika trafiliśmy. W przeciwnym razie prawdopodobnie byłbym już szlachcicem. Bo to raczej chyba nie... Nie, no to ona mówi. Oj, dobra, to ja już pójdę. Do widzenia. Aż mi się zwieracze zacisnęły. Dobra, nie było tematu. Czyli wiemy, żeby od Erwiny się trzymać z daleka. To nie jest kandydatka na żonę dla nas. Jak mogę zdobyć nasionka? Jeżeli dzisiaj nie zdobędziemy, znaczy w dzisiejszym odcinku, jeżeli nie zdobędziemy tych nasion, to może ktoś z was wie, jak je zdobyć. O, jaka dzidzia! Wielebor. No pięknie, pięknie. Ale ja widzę, że ja się wpierdzielam do cudzych domów, a to w sumie nie o to mi chodzi. Co to może być? Jakaś drewutnia, jakiś składzik? W ogóle wejścia nie ma. Czekajcie, tam jest... Kamienna strza. Nie no, słuchajcie, raczej nie bez powodu te rzeczy tutaj leżą. Porozmawiaj. Sobiemir. Fajne te imiona są. Pokaż mi swoje towary. No, w końcu. Jakieś konkrety. Dobrze, co ty masz? Ma jajko, mięso i paszę dla zwierząt. No to jak będziemy mieli zwierzęta, to się może przydać, o ile sami nie będziemy w stanie wytworzyć paszy. Coś jeszcze. No ja już pójdę, do widzenia. Dobra, a wy tutaj, Dobromira. No, 18 lat. Taka osiemnastka. Hej, masz chwilę? Jak się ostatnio masz? U mnie wspaniało, wspaniale, miło, że pytasz. No. Słyszałaś ostatnio jakieś plotki. Aprobata, zobaczcie, 65% już jest. O tak, dużo, chcesz trochę porozmawiać? No ba. Jak tam praca? Mam nadzieję, że dobrze ci idzie. Oj, spadła aprobata. A, czyli takie pytanie, żeśmy zadali, słuchajcie, takie nie do końca jej odpowiadające. Jest ciężka i brudna, chciałabym pracować w jakimś szczególnym miejscu, jak w szwalni. Słuchaj, poczekaj, to się da zrobić, tylko daj mi się trochę rozwinąć. Wybacz, nie mam teraz czasu na pogaduszki. Żona. Żona jest niezbędna, by zapewnić sobie przetrwanie dynastii. Dzięki niej będziesz mieć dziedzica, który po osiągnięciu odpowiedniego wieku będzie kontynuować twoją historię, zwiększać reputację dynastii i rozwijać wioskę. Twoja żona może także pomóc ci ponownie rozdysponować twoje talenty oraz uleczyć twoje rany. Pamiętaj, by dbać nie tylko o siebie, ale i o całą swoją rodzinę. Jeżeli twoja żona będzie zniesmaczona twoimi czynami, na przykład brakiem schronienia czy jedzenia przez długi czas, albo niemożliwością ogrzania się podczas zimy, może ona od ciebie odejść, zabierając ze sobą dziedzica. Ja nie będę płacił alimentów.
Jarogniewa. 40. No, pokaż mi swoje towary. O, 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 może ma nasionka. Ale zobaczcie, kurczę. Jakie to jest drogie. No, niesamowite. Zupa, 60. Słuchajcie, to gdyby jej to sprzedawać później, tylko trzeba się tam zakręcić za tymi mafewkami. Mięso z sosem, 40. No, to nie w kij dmuchał, słuchajcie. Dobrze, no to okej, w porządku. Czekajcie, chodźmy jeszcze raz, słuchajcie, bo tutaj były marchewki na stole. To porozmawiajmy jeszcze raz tu z uniegostem. Pokaż mi swoje, no właśnie. I co tutaj mamy? Bukłak, kosa. Do marchewek raczej się nie przyda. Worek. Pojemnik na nasiona lub gnój może zostać wytworzony w szwalni. Ile to kosztuje? No to chyba żeśmy już sobie posiali te mafewki. Coś tak mi się wydaje. No. Łodyga lnu. Podstawowy surowiec do tworzenia lnianych nici na kołowrotku w szwalni. Może zostać wykonany w stodole lub kupiony. Len. Dobrze. No, ja widzę, że to nie jest takie hop-siup, słuchajcie. To ja już pójdę. Ciekawy jestem. W sumie, jakby go okraść. Nie dam się skusić. No dobrze, to wróćmy w takim razie do chałupy. Ja widzę, że tutaj coś trzeba pozarządzać i pozarabiać trochę tych pieniędzy. Ze względu na fakt, patyk. Żelazna motyka. Ze względu, słuchajcie, na fakt, że jeżeli nie, no to zginiemy. Edwin. Edwin. Nie chcę z tobą rozmawiać. Ty chyba też z tej chałupy wyszedłeś. Potrzebuję jakiegoś handlarza. Nie. Czyli co? Czyli, że nie handlujecie, tak? A sprawdźmy tutaj. Czy tu jest jakiś w ogóle karczmasz? Nie, nie jest. To jest co? Skrzynia, okradni. Może niekoniecznie. A pani to... Norberta. Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. Kuźwa, 53 lata, już po menopauzie. To... Nie no, no, dobrze. Syna lata się nie gryzą. Zdamir. Aprobata 50. Hej, masz chwilę? Właśnie wróciłem z pracy w polu, ciężka praca. Aprobata 52%. Więc myślę, że jesteś przyzwyczajony do tego, że jesteś pokryty błotem. Bardzo miły jesteś. Dobra, wy to chyba żeście tutaj wleźli. Edwin? Nie, Edwin nie. Albo? Tak w sumie nieważne. Ja to do Katriny tak mówię. Katrinka, co? Nieważne. O, pokaż mi swoje towary. O to właśnie chodzi. Jest, nasiono mafewki. O to właśnie chodzi. Tylko, że słuchajcie... to jedno? Jeżeli ta torba jest potrzebna do siania, do siewu, no to lipa. Składnik rzemieślniczy może zostać uzyskany przy zbieraniu marchwi lub kupiony. Może zostać zasiany wiosną i zebrany jesienią, albo zasiany zimą i zebrany latem. Wymaga worka do siania na polu. No właśnie. I to jest ten problem. To już pójdę, Adelina. Zobaczmy, 35 lat, ale ona tu chyba ma męża i chyba siedzi obok niej. Tak w sumie nieważne, dobra. To ja już pójdę. No, to moi drodzy. W dniu dzisiejszym to żeśmy ogarnęli bardzo, bardzo mało rzeczy. No tylko to pole, pułapka na króliki. Zresztą można jeszcze się przejść, zobaczyć, czy tam się coś złapało. To już nocka się zbliża. Która to jest godzina? 18.59, no właśnie. Jeżeli co 3 dni zmienia się pora roku, no to będzie niezły przypał. Pozostaje nam w takim wypadeczku jedynie co? No, polowanie na zwierzynę. Nie wiem, jak to zimą będzie wyglądało, ale dziki w sumie to zimą też łażą. Z niedźwiedziami, ale to na niedźwiedzia może niekoniecznie chciałbym trafić. Tak czy inaczej,
musimy się dosyć mocno sprężać, bo jak nie, to po dynastii. No dobra, chodźmy zobaczyć, czy coś tam się złapało. I jest króliczek, patrzcie. Jest króliczek, słuchajcie, udało nam się. Zebraliśmy, znaczy złapaliśmy króliczka. On już chyba nie żyje, jak się złapał w tę pułapkę. O, przycięło mu kuperek, o jaki biedny, no. No dobrze, zbierz. Co, nie mogę zebrać? Czemu nie mogę zebrać? Pułapka na... O, tak, dobra. Aktywuj. No, słuchajcie. I teraz rzecz jest następująca. Co z tym królikiem mogę zrobić? Czy go tam jakoś oprawić? Czy to już jakby jest gotowe po zebraniu? Zaraz to zobaczymy, chodźmy tutaj. Inwentory. A, mięso. A, czyli już jest gotowe. No dobra, moi drodzy. To skoro tak, to na dzisiaj to tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie już tę grę, doszliście gdzieś dalej, słuchajcie, to powiedzcie, jak tutaj najlepiej jest zarabiać. Może się to opłacić. Tylko nie na zasadzie gadania, żeby gadać, tylko rzeczywiście jak ktoś wie. No. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.